Jeden z najpiękniejszych zakątków ziemi kłodzkiej. Obszar gminy rozciąga się między Górami Bystrzyckimi a masywem Śnieżnika, co czyni ją bardzo atrakcyjną turystycznie. Sercem gminy jest Bystrzyca Kłodzka, miasto królewskie, bogate w historię, kulturę i zabytki, do których prowadzi wytyczona miejska trasa turystyczna. Tarasowa zabudowa otoczona murami obronnymi stanowi niepowtarzalną panoramę miasta na długo zapadającą w pamięć. Osobliwy spacer miejską trasą skłania do chwili refleksji nad tym pełnym historii miejscem, które mimo wojen, pożarów i klęsk zachowało pierwotny układ urbanistyczny z niemal całym systemem fortyfikacji. Baszta rycerska z początku XIV wieku, zwana także rzeźniczą, kamienna z otworami strzelniczymi, hełmem ceglanym w formie ostrosłupa. W 1843 roku przerobiona na dzwonnicę zbudowanego obok zboru ewangelickiego ze szkołą, w którym mieści się od 1964 roku Muzeum Filumanistyczne. Muzeum Filumanistyczne jest atrakcją nie tylko w skali regionu, ale również całego kraju. Jest jedyną w Polsce placówką, która zajmuje się historią niecenia ognia. Muzea o podobnym profilu znajdują się także w Czechach, Szwecji oraz Anglii. W swoich zbiorach posiada szereg przedmiotów do niecenia ognia, zapalniczki lądowe, benzynowe, gazowe, elektryczne oraz chemiczne, a także krzesiwa metalowe i skałkowe, starożytne lampy oliwne, etykiety zapałczane oraz 1400 zapalniczek z Polski, a także krajów Europy i całego świata. Pręgierz to pomnik średniowiecznego prawa z 1556 roku. Najstarszy zniszczył pożar, nowy wystawiono na górnej części rynku w 1556 roku, a w 1813 przeniesiono go z głównego rynku na mały rynek. U podstawy zachowany łaciński napis „Bóg karze niepoczciwych” oraz żelazne obręcze potwierdzające przeznaczenie słupa. Umieszczony po środku małego rynku pręgierz wykuty w piaskowcu dowodnie potwierdza dawne uprawnienia sądownicze miasta. Baszta Kłodzka stanowi część systemu fortyfikacji miejskiej. Zbudowana na początku XIV wieku, przylegała do rozebranej w 1843 roku Bramy Kłodzkiej. Stanowi doskonały punkt widokowy. Zbudowana z łamanego kamienia na zaprawie wapiennej wieża bramna w 1568 roku otrzymała ceglane nakrycie w kształcie ostrosłupa. W najwyższej kondygnacji ma po dwa okna strzelnicze na ścianie, a między nimi nieco wyżej kamienne żygulce do odprowadzania wody. Na murze baszty od strony ulicy Okrzei czytelne są jeszcze ślady nakrytej dwuspadowym daszkiem Bramy Kłodzkiej, przed wyburzeniem przylegającej do baszty i połączonej z nią prostokątnymi otworami na dwóch piętrach.
Pomnik Świętej Trójcy to monumentalne dzieło Jorga z 1736 roku. Trójkondygnacyjny cokół dźwiga w górze rzeźbę Świętej Trójcy, poniżej Maria Immaculata i Michał Archanioł oraz figury Świętego Józefa, Joachima i Anny. Na ażurowej balustradzie Święty Florian, Jan Nepomucen i Franciszek Ksawery. Pomnik ten powstał w mieście, które pierwsze na ziemi kłodzkiej poskromiło protestantyzm. Ratusz obecny z lat 1853-1854 neorenesansowy. Najstarszy budynek ratusza z blankami i wieżą zegarową istniał już w XIV wieku. Następne przechodziły remonty i przebudowy po licznych pożarach nawiedzających miasto. Po renesansowym ratuszu zachowała się wieża z fragmentami z grafita. Wójtostwo to typ obronnej wieży mieszkalnej, siedziba dziedzicznego wójta, pierwotnie odgrodzona od miasta wałem i fosą. Po wykupie przez miasto w 1604 roku siedziba wojsk, stąd nazwa żołnierska. W 1767 obniżona, pozbawiona obronnego charakteru, połączona z sąsiednimi budynkami. W przyziemiu sklepienia elementy średniowiecznej kamieniarki. Brama wodna z początku XIV wieku, kamienna, wzmocniona ze względów strategicznych, nadbudowana wieżą z krenelarzem i ostrosłupowym hełmem cyglanym z 1508 roku. Przelot bramy zamykała od zewnątrz żelazna spuszczana na łańcuchach krata. W pomieszczeniach wieży pobierano opłatę za wjazd do miasta. Mury miejskie zachowane niemal w całości z trzema wieżami otaczają malowniczo stare miasto. Kamienne grubości metra, pierwotnie z blankami z kilkoma furtami, obecnie znacznie obniżone, częściowo włączone w powstające przy nich domy. Za ich wzniesienie król Jan Luksemburczyk przyznał miastu już w 1319 roku pełną samodzielność prawną, co postawiło Bystrzycę w rzędzie miast królewskich. Rzeźba świętego Jana Nepomucena. Kamienną rzeźbę świętego Jana Nepomucena ma Bystrzyca nad rzeką o tej samej nazwie. Nie odbiega ona od schematu masowo pojawiających się od chwili kanonizacji tego świętego figur na czeskich i śląskich mostach.
kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła istniejący od XIII wieku. Skomplikowana sylweta kościoła, od wschodu średniowieczna, od zachodu dwudziestowieczna, nawiązuje do renesansu śląskiego. Jest wynikiem licznych przebudowań od XIII do XX wieku. Obecny kościół halowy z wieżą od południa, od zachodu dwuszczytowa elewacja frontowa z neorenesansowymi portalami z początku XX wieku. We wnętrzu godna uwagi rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z XV wieku, kamienna chrzcielnica z 1577 roku, barokowe rzeźby i krata oraz neogotycki ołtarz Jambona. Kryształowa Aleja Gwiazd. 2015 rok był szczególny dla filmowej Bystrzycy Kłodzkiej. Niedługo po jubileuszu filmu Nikt nie woła Kazimierza Kuca zainaugurowana została Kryształowa Aleja Gwiazd. Utworzona z inicjatywy artysty rzeźbiarza Konrada Tomaszewskiego, usytuowana w Parku Miejskim wzdłuż murów obronnych przy ulicy Wojska Polskiego. Aleją tworzy szereg płaskorzeźb idealnie odwzorowanych twarzy znanych postaci polskiego kina, wykonanych z tworzywa imitującego szkło kryształowe. Ze względu na niezwykle urokliwe widoki, jakie rozciągają się na horyzoncie, ale też na bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, jest miejscem, które często pojawia się w różnych produkcjach filmowych i dokumentalnych. Zapraszamy do Bystrzycy Kłodzkiej.